This is chapter, what is it? 4? Verse 34. Rozdział 4, werset 34. Tad idi pralipatena pariprasnina sevaya. Padikshyanti tegyanam. Jnaninas tattva darshina. Just try to learn the truth. Actually, no need for English. Huh? We just need the quotes. Okay, so just the verse, yes? Verse? Translation. Yes, just the verse. Więc nie potrzebujemy tutaj angielskiego, możemy czytać całość po polsku. Spróbuj, czyli Bhagavad Gita, rozdział 4, werset 35. Spróbuj poznać prawdę przez zbliżenie się do mistrza duchowego. Zadawaj mu pokorne pytania i służ mu z oddaniem. Samozrealizowana dusza może udzielić ci wiedzy, gdyż ona ujrzała prawdę. So what I would like to do? Więc chciałbym teraz... That I try to say something about the verse. Chciałbym teraz powiedzieć coś na temat tego wersetu. And maybe everyone can say something. Może każdy z was, jeżeli chce, może coś powiedzieć na ten temat. About the verse, and then we have the very nice purport from Srila Prabhupada. Później mamy takie bardzo ciekawe objaśnienie Srila Prabhupady. With which I would like to end. Którym chciałbym jakby, którym to objaśnieniem chciałbym podsumować tą naszą dyskusję. So, this scripture is giving advice here how to find out the truth. Ten święty tekst daje tutaj radę, jak odnaleźć prawdę. And it's actually also giving the answer what you will find when you have heard the truth. Daje również też odpowiedź na to, co stanie się, gdy odnajdziesz prawdę. Please read the next verse. Przeczytam teraz kolejny werset. A kiedy zdobędziesz prawdziwą wiedzę od duszy samozrealizowanej, nigdy ponownie nie ulegniesz złudzeniu, gdyż dzięki tej wiedzy zrozumiesz, że wszystkie żywe istoty są jedynie częścią Najwyższego, czyli innymi słowy, należą one do mnie. So God is giving already the answer what you will learn. Bóg daje już tutaj odpowiedź na to, czego się dowiesz. Bhakta is God? Bóg. Bóg. Because Bhaktaram Yagatapasam. Yes. So it's a name of God in Sanskrit. Bhaktaram Yagatapasam. Tak, zbieżność z polskim słowo Bhakta Ram, werset z Bhagavad Gita i słowo Bóg po polsku. So why is he saying you should try to learn the truth by approaching a spiritual master? Dlaczego więc mówi tutaj, że powinieneś dowiedzieć się prawdy poprzez zbliżenie się do mistrza duchowego? Although it's all written already in the book. Przecież wszystko już jest napisane w tej księdze. It's like watching a movie and someone tells you already who is the murderer. To tak jak gdy oglądamy film i ktoś, to tak jakby ktoś powiedział ci, kto będzie tym mordercą, tym kryminalnym. Then the film would be not exciting anymore. Wtedy ten film nie będzie już dłużej taki ekscytujący. But this knowledge is more and more exciting. Ale ta tutaj zawarta wiedza jest znacznie bardziej ekscytująca. Because even though it's written here, ponieważ mimo iż została tutaj spisana, it's Raja Vijam Raja Guyam, it's the king of all secrets and of all knowledge. Mówi się, że jest ona Raja Vijam Raja Guyam, że jest królową wszelkich tajemnic i wszelkiej wiedzy. Mm. So it's not just by reading that we will understand the meaning. I nie oznacza to, że przez samo przeczytanie
fizycznie tego tekstu, my zrozumiemy jego sens, jego znaczenie. This is one of the sweet, surprising attributes of God. Jest to jeden z takich słodkich, zaskakujących atrybutów, przymiotów Boga. That he is not very authoritarian. Że nie jest on taki autorytarny. He's not sitting on the throne and judging the people. Nie siedzi na tronie i osądza ludzi. Some people tell us like this, but it's not. Niektórzy przedstawiają nam jego obraz w ten sposób, ale niekoniecznie tak jest. He's actually giving his karuna shakti, his mercy shakti. On tak naprawdę przekazuje swoją karuna shakti, swoją energię miłosierdzia. Mercy, yeah. To his devotees. Swoim wielbicielom. He likes. Like parents, they like to see when the children do something very good. On lubi, gdy, podobnie jak rodzice, gdy dzieci, gdy jego dzieci robią coś dobrego. The more happy the child can do something good or better than themselves. A są jeszcze bardziej szczęśliwi, gdy widzą, jak ich dziecko robi coś lepiej niż oni sami. That if they get the fame and glory. I tak, że oni zyskują dzięki temu chwałę i sławę. And because they, in this parental love there is some unconditional, little unconditional love sometimes. Dlatego, że w takiej nawet zwyczajnej miłości rodzicielskiej może czasem pojawić się właśnie taki aspekt, czy taki pierwiastek tej właśnie bezinteresownej miłości. And in God it is in full blossom. Natomiast w miłości Boga jest on, ten aspekt przejawiony w takim pełnym rozkwicie. So he's giving, he's allowing his devotees to do greater things than himself. Więc on pozwala swoim wielbicielom robić rzeczy wspanialsze niż to, co on sam robi. Like Hanuman, he must save Lord Ram, otherwise he is lying there. Like dead. Na przykład Hanuman, postać z Ramajany, wielbiciel Pana Ramy, on po prostu musi ratować Pana Ramę i inaczej no, powstaje wrażenie, że Pan Rama może bez tego umrze. Yeah, there's many, many, many examples where God is empowering his devotees, like Jesus also, to do very great deeds, miracles. Jest wiele, wiele przypadków, w których Bóg upełnomocnia swoich wielbicieli, aby czynili oni wspaniałe, niezwykłe rzeczy, cuda, tak jak na przykład w przypadku Jezusa Chrystusa. And he likes to empower his devotees to help others. I również lubi on obdarzać mocą swoich wielbicieli po to, by ci mogli pomagać innym. By chanting, by cooking prasadam, offering to others. Poprzez intonowanie, śpiewanie, poprzez gotowanie, oferowanie uświęconego pożywienia innym. And also by giving others knowledge. I również poprzez dawanie innym wiedzy. If you do it in a service mood, not from your I know so much, I teach you. Jeżeli robisz to w nastroju służenia, a nie takiego przeświadczenia, że ja mam tak wiele wiedzy i dlatego cię będę pouczać. But if you try to serve God and you try to serve this person. Jeżeli starasz się służyć Bogu i jednocześnie służyć właśnie tej osobie, której przekazujesz wiedzę. And the person who is asking the questions. To osoba, która zadaje pytania i osoby, która zadaje pytania. Is also in a service mood. I gdy ta osoba, która zadaje pytanie, również ma taki nastrój służenia, and listening submissively and rendering service. I jeśli słucha z pokorą i pełni służbę, then the
the grace, the mercy can flow, the knowledge. Wówczas ta łaska, to miłosierdzie, ta wiedza może swobodnie płynąć. So therefore God has made the path back home to him in such a way. Dlatego Bóg uczynił tą ścieżkę powrotu do niego w taki sposób, that we need others. Że potrzebujemy do tego innych. Because the spiritual world is not a ego project. Dlatego, że świat duchowy nie jest projekcją ego. It's a team project. To jest taki, można powiedzieć, projekt zespołowy. They all love each other. Tam wszyscy kochają się nawzajem. And they serve each other. I służą sobie nawzajem. But not like I'm getting money, I have to serve someone. Ale nie robią to interesownie, dlatego że ktoś za to otrzymuje jakąś zapłatę. But like a lover who brings his beloved some flowers. Ale to tak jak ukochany, który przynosi swoje ukochanej kwiaty. It's his pleasure to do this. I robi to z przyjemnością. So we have not such a nice connotation or taste for the word service. Ze słowem, niestety ze słowem służba nie mamy tutaj zbyt dobrych skojarzeń. There it is done with pure, great love. W tym wypadku ta służba spełniona jest z ogromną, czystą miłością. And even God serves his devotees. Even God serves. Nawet Bóg, on osobiście służy swoim wielbicielom. And he loves to become subordinate to them. I nawet lubi, czy uwielbia sytuacje, w których staje się podrzędny wobec nich. Therefore we have to be very, very pure to have this relationship with him. Dlatego, aby mieć relacje z nim, musimy być tak naprawdę bardzo, bardzo czyści. Because he wants to surrender to us. Dlatego, że on chce się nam podporządkować. And if we have false ego, we would misuse it. A jeśli mamy takie fałszywe, zbujałe ego, to możemy to nastawienie niewłaściwie wykorzystać. So God has made the process to come back to him in such a way. Więc Bóg uczynił ten proces powrotu do niego w taki sposób, that we should approach a spiritual master, że powinniśmy zbliżyć się do mistrza duchowego, inquire from him submissively, zadawać mu pokorne pytania, and render service unto him. I służyć mu. Then the self-realized soul, i wówczas ta samorealizowana dusza can impart knowledge. Może udzielić takiej osobie wiedzy. Because he has seen the truth. Gdyż, jak mówi werset, sama ujrzała prawdę. So it's important to find someone who has actually realized the knowledge. Więc ważną rzeczą jest odnalezienie takiej osoby, która urzeczywistniła taką wiedzę. There are many different kinds of gurus. Są różne rodzaje guru. You can be my guru. Ty możesz być moim guru. And for someone else. I dla kogoś innego również. If you repeat what you've heard. Jeśli powtarzasz to, co usłyszałeś. But if you find a guru who has realized the knowledge. Ale jeżeli znajdziesz takiego guru, który urzeczywistnił tą wiedzę, doświadczył jej. Then the is much more powerful. Wówczas taki przekaz jest o wiele bardziej potężniejszy. Just like it's powerful to read Bhagavad Gita. Tak jak czytanie Bhagavad Gita jest potężną rzeczą, czy bardzo ma ogromny wpływ. But it's more powerful if you hear it from someone who has understood it. Ale potężniejszy wpływ ma słuchanie jej od osoby, która ją zrozumiała. And it's even more powerful if you hear it from someone who has realized it, understood it and realized it. A jeszcze potężniejszy jest wpływ słuchania jej od osoby, która nie tylko ją zrozumiała, ale również ją urzeczywistniła w swoim życiu. So sometimes we learn from a guru
until a certain point. Like I learned from my guru until a certain point. Czasem uczymy się od guru i dochodzimy do pewnego punktu, tak jak było w moim przypadku. And then I felt I'm not learning anything anymore. I wtedy poczułem, że już więcej nie uczę się po prostu, nie przyswajam. And then I prayed for some more advanced guru. I wtedy zacząłem modlić się o bardziej zaawansowanego guru. And my prayer was fulfilled. I moja modlitwa została wysłuchana. And I feel a great difference. I czuję teraz ogromną różnicę. Okay, this is what I want to say about. No i to właśnie to wszystko, co chciałem, to z mojej strony, co chciałem powiedzieć na ten temat. One likes to add something? Jeśli ktoś chciałby coś dodać od siebie, or ask something? Albo coś zapytać. Zapytać? Who was your guru? Who was your guru? My first guru? Moim pierwszym guru? Yes. Hari Kesh Maharaj. A drugim? A? Kto jest drugim? And who is the second? Ah, Sadhu Maharaj. Jayo! But must not be for everyone. It was. It is my. Is the right for me. Oczywiście to nie jest tak, że to jest tak, że to dla każdego musi być taki, że tak powiem, taka droga, tak, to było właściwe w moim przypadku. I don't think it's the right for everybody. Nie uważam, że to jest tak ma być w przypadku każdego. But for me it's perfect. Dla mnie to jest doskonałe rozwiązanie. And he always encourages the people to respect the guru. He encouraged me, don't reject the guru you had. Ja on zawsze zachęca mnie do tego, abym nie odrzucał tego guru, którego wcześniej miałem. Thank him for what he gave you. Abym dziękował mu za to, co czym mnie obdarzył. And go on. I abym szedł dalej naprzód. Learn from many others. Abym uczył się od wielu innych. And if you find someone who is that you have a special loving relationship with? Jeżeli znajdziesz kogoś, z kim możesz nawiązać taką szczególną, miłosną relację. Because it needs five elements for the knowledge to flow. Dlatego, że aby wiedza mogła swobodnie przepływać, potrzebnych jest pięć składników. And I want to mention only one. Chciałbym wspomnieć jedynie o jednym. Snigdha. Który nazywa się Snigdha. There must be affection. Musi być uczucie. Guru must love you. Guru musi cię kochać. Must love him. A ty musisz kochać jego. Then the knowledge can flow. He can impart you the knowledge. Wtedy wiedza może swobodnie przepływać. On może ci tej wiedzy udzielić. Other comments? Możesz w dwóch wersjach językowych. I just said he can do in two language versions. Yes. W tym wersecie jest powiedziane. It's more easy for him if he speaks. Okay. In this verse it is said, yes, że musisz słuchać od samotrealizowanego mistrza. That you have to listen from a self-realized master. I myślę, że tutaj jest są dwa słowa kluczowe. I think there are two keywords in here. Ponieważ mamy samozrealizowanego. Self-realized is one. I drugie to jest mistrz. And the other one is the master. Yes. I w praktyce widzimy. In practice we can see. Że czasami mamy kogoś za mistrza. That we sometimes take someone for a master. Ale później okazuje się, że on nie jest samozrealizowany. But later on it turns out that he is not a self-realized one. Wtedy pojawia się w nas rozczarowanie lub rozgoryczenie.
then we start feeling disappointed. Więc pojawia się pytanie. So the question arises. Jak rozpoznać samozrealizowanego mistrza? How to distinguish, how to recognize a self-realized master? W momencie, kiedy jesteśmy na początku drogi i nie mamy żadnych kwalifikacji, żeby ocenić kogoś. For a person who is just, you know, at the beginning of the path and has no qualification to, you know, assess anyone. A wrażenie, które nosimy o kimś. And our impression about someone. Jest oparte o, w oparciu o jakąś opinię społeczną. Is based on some, you know, kind of social opinion. Albo o jakiś zwyczaj społeczny. Or a social custom. Albo o nasze jakieś sentymentalne, takie zmysłowe postrzeganie. Or our sentimental or sensual perception. Że ktoś, kto jest mistrzem, to musi wyglądać w taki i taki sposób. That someone who is a master should look in this and not in that way. I kiedy spotkamy kogoś, kto jest tak przebrany. And when we see when someone is dressed up, myślimy, że on jest, like one, myślimy, że on jest mistrzem. We think that that person is a master. A później się okazuje, że to był aktor z teatru, który wyszedł na przerwę. And later on it turns out it was an actor who left the theater for a while, you know, they had here an Amtrak. Więc jak rozpoznać, jak znaleźć, jak rozpoznać samozrealizowanego mistrza? So how to find, how to recognize a self-realized master? Very good question. Dobre pytanie. And there is a very good standard answer to that. Jest bardzo dobre, takie jest bardzo dobra standardowa odpowiedź na to pytanie. There are certain criteria. Istnieją pewne kryteria. But I don't want to give this answer now. Ale nie chciałbym podawać tej odpowiedzi. Because I think you all know it. Dlatego, że wszyscy ją znacie. I want to give completely unorthodox answer. Chciałbym podać taką zupełnie nieortodoksyjną odpowiedź. That is just sincerely try. Po prostu szczerze próbuj. And if you make a mistake. A jeśli popełnisz błąd. If you choose the wrong master maybe. Jeśli ulokujesz swoje uczucie w niewłaściwym mistrzu. Then don't do like me to give up the whole process. Więc nie tak jak ja i nie rezygnuj zupełnie w całości z tego procesu. Or at least I did it for 10 years. Przynajmniej ja miałem taką 10-letnią przerwę. I was hurt and disappointed. Wtedy czułem się zraniony i rozczarowany. Unnecessary. I was only making myself problems. Ale to nie było konieczne. Ja tak naprawdę sam sobie narobiłem kłopotu. Now I see it differently. Teraz widzę to inaczej. I think it was perfect for me that I got this spiritual master. Uważam, że wtedy, że to spotkanie pierwszego mojego mistrza było czymś doskonałym. Because like if I want to go to Krishna Kirtan. Jeśli chcę udać się do Krishna Kirtana. Which is the direction to go to your house? Do jego domu. So if I go straight there in this direction, I will end in the corner and I cannot go directly there. I have to go around some places. Więc oczywiście jak będę szedł całkiem prosto, to gdzieś trafię do kąta i nie do jego miejsca. And spiritual life is also like that. You have to go. Życie duchowe trochę też tak wygląda, że trzeba po prostu robić zakręty. Up and down, i tak samo left and right, w dół. Is a natural path. To jest naturalna ścieżka. So, for me, looking back, I see it was perfect, and for me it's now perfect the way it is now. Więc z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że to wszystko było doskonałe i również teraz wszystko wygląda doskonale. Idealnie. What would the others answer to this question? Jak inni odpowiedzą na to pytanie? What would you answer? Jak ty odpowiesz na to pytanie? Hmm. This is not. Yeah, it's.
I think in the end it's unorthodox in any case. Yes, myślę, że to nie jest ortodoksyjne. Że to nie jest ortodoksyjne, że ta odpowiedź nie jest ortodoksyjna w żadnym przypadku. Że ostatecznie to zawsze będzie nieortodoksyjna odpowiedź. Because we are emotional beings and yes. we can appreciate a lot of sadhus. Yes. A lot of people. Yes. And we can call them gurus in some intellectual sense. Yes. But probably this decision to be a disciple yes. is sometimes irrational. There may be a situation in which you go for it. Yes. You know, and later on you think, oh, how is it possible? I mean, like, yes. would I do it again? I mean, yes. in that situation, it yes. just happens. It's just yes. it's like falling in love. Yes. It's just having a relationship. It's like this. So, ja tak chciałem powiedzieć, że tutaj jakby. Że podam, że jakby zawsze się gdzieś tam kończy na takiej nieortodoksyjnej odpowiedzi, dlatego że ta decyzja, żeby zostać czyimś uczniem, czy może przyjąć kogoś, czy podporządkować się mistrzowi duchowemu, to ona po prostu wynika z naszych emocji. Ta decyzja, to jakby postawienie kropki nad i, to jest jakaś sytuacja, w której my po prostu coś robimy, i podejmujemy decyzję. To nie jest, w moim przypadku przynajmniej, to nie było takie wyważenie intelektualne i tak dalej, bo pewnie zostałbym dalej, I would be sitting, you know, on a fence, probably tossing arguments for and against, if I just use my intellect. I wtedy jakby siedziałbym na płocie, analizował argumenty za i przeciw. Po prostu jest taki moment, and this is also a signal from that other person. It's not only me, like I'm not choosing. It's, I think it's also that spiritual master chooses me, and I'm a little bit like an instrument. I mean, it's like, but it's not. It's a little bit like Krishna's love is aggressive love, is something said, because he makes more steps than I do. Mm-hmm. So when a spiritual master sees that I'm ready, he also sometimes can encourage me. Mm-hmm. Maybe not directly, but. You know, it can be a glance, can be some words in his lecture. Yeah. I had this feeling. Yeah. When I met my guru, he was giving a lecture, I was translating this lecture. And I was devastated. Because I knew I knew he would be my master, but I wasn't ready for this. Yes. Yes, 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 yes. But I already knew, and it was a kind of conflict in me, you know. It's a kind of funny thing for the mind. Yeah, exactly. And it just happened later on. Mm-hmm. So it's not like formal initiation. Therefore, I was not giving intellectual answer because I feel like you. Chciałem to dokończyć, że w moim przypadku to było tak, że ja. To jest też tak, że mistrz duchowy, jak mówimy, że Bóg sam, czy w tej tradycji tak się mówi, że on. Że Bóg obdarza inne istoty taką agresywną miłością, to znaczy, że on, jak ktoś zrobi krok, to on robi, powiedzmy, jak się mówi, 10 kroków, czy ileś tam więcej. To też jest w przypadku mistrza duchowego, że jeżeli on widzi, że jesteś gotów, to po prostu to nie ma, to pojawia się, to on też daje ci sygnał. I teraz jest kwestia, czy ty pójdziesz za tym sygnałem, czy nie. Ja miałem taką sytuację, że po prostu tłumaczyłem wykłady mojego obecnego guru i po prostu ja z jego wykładu takie dostawałem sygnały, że po prostu, że jestem już schwytany w cudzysłowie, nie? I to ja czułem w moim sercu przyzwolenie na to i wiedziałem, że on jest moim mistrzem, ale mój intelekt nie potrafił sobie z tym poradzić na przykład, nie? To jest bardzo ciekawe doświadczenie. I to nie jest właśnie jakaś taka decyzja intelektualna, nie? Ktoś mógłby powiedzieć, someone would say, okay, that he's brainwashing me, yeah, or something, but it's like, you know, you can say, well, if you fall in love, it's also kind of brainwashing. Ale można powiedzieć, że jak ktoś się zakochuje, to też jest rodzaj takiego, ktoś mógł powiedzieć, to stronie mózgu, ale właśnie to nie jest coś takiego do końca, to jest taki rodzaj subtelnego takiego cynku, kliku, no, trudno powiedzieć. To takie moje doświadczenie. It is said that one should very carefully choose one's spiritual master. Mówi się, że należy bardzo starannie wybrać swojego mistrza duchowego. And there are many advices given in the scriptures.
I w świętych tekstach jest bardzo, bardzo wiele różnych porad, jak to uczynić. Vacha, Vega, Manasa, Krodha, Vega, Jiva, Vega, so many. As you said in the beginning, we are not, even with so many good advice, we are not qualified to make the right decision. Ale tak jak już powiedziałeś na wstępie, że mimo iż w tych tekstach jest tak wiele rad, jakimi należy się kierować, to my nie jesteśmy na tyle kwalifikowani, żeby móc po prostu z nich skorzystać. So, to be too much thinking about and hesitant and is also not can it must be balanced. I think better is have faith that even if you make so-called wrong decision, in the end it will turn out good. I jakby też taka postawa ciągłego wahania się i takiego zmieniania zdania też nie jest najlepsza. Lepiej czy korzystniej jest mieć większą ufność i wiarę w to, że wszystko potoczy się dobrze i nawet jeżeli okaże się, że nie było to najgorsze, nie było to najlepsze postanowienie, to później to jakby wszystko i tak wychodzi na dobre. Dlaczego uciekłeś, opuściłeś swojego pierwszego mistrza duchowego? Nie było się powiedzieć na to? Okay. Dlaczego opuściłeś? Why did you leave your spiritual master, first spiritual master? I could see that he has not really a higher taste. Widziałem, że on tak naprawdę nie ma tego wyższego smaku. Yes. And the symptoms of a saintly person, I couldn't see in him. Nie mogłem w nim dostrzec tych symptomów świętej osoby. And I felt that the way he was leading this institution. I czułem, że sposób, w jaki on prowadzi tę instytucję, the way he encouraged us to earn money, for example, sposób, w jaki zachęca nas do tego, abyśmy zbierali fundusze, they were not really Krishna conscious, że nie są to metody świadome Krishna, not even in the mode of goodness. Ani nawet nie są to metody w sile dobroci. And also I felt not loved by him and not understood. Również nie I felt not that he loved me and understood me. Również nie czułem, że on mnie kocha i rozumie. And many advice he gave me I felt were for the interest of the institution and not for my well-being. I czułem, że wiele rad, jakich mi udzielał, że były to rady bardziej dla dobra instytucji niż dla mojego własnego. But I respect him very much and I'm thankful for all the good that he gave me, and I can see his
good intention. Ale mimo to bardzo go szanuję i doceniam za to wszystko dobro, które mi przekazał i czuję, że miał dobre intencje. And I didn't like that he was very heavily critical about other devotees. Nie podobało mi się też to, że bardzo mocno krytykował innych wielbicieli. That was disgusting for me. To było dla mnie odrażające. I think, sorry, I will remember one thing about Gurudev Sadhumaraj, that Ramananda asked to him about Hitler. And Sadhu Maharaj said, so sweet, you know Hitler was vegetarian. Sorry. Przypomniała mi się, to przetłumaczę. Przypomniała mi się historia, w jakiej nasz został zapytany przez kogoś o zdanie na temat Hitlera. On powiedział, no to takie niezwykłe, że Hitler był wegetarianinem. To była taka dyskusja, żeby zrozumieć kontekst, była taka dyskusja, że Gurudev Sadhumaraj widzi zawsze dobre rzeczy w innych i wymyślono różne osoby, które on musi ktoś znaleźć złego, więc ktoś wymyślił to zaproponowanie mu, chcą powiedzieć o Hitlerze i on nam z Hitlerze znalazł coś dobrego. Aha. So there was a story that people wanted to put forward, they knew that Sadhu Maharaj was always speaking good of other people, and so people tried to find the catch, so they tried to find a person about whom he would definitely have to say something wrong, and they ended up asking a question about Hitler. I was there. Oh, okay. Ja tam byłem. Tak, żeby nie odnieść wrażenia, że to było jakieś kowanie Hitlera, bo kończy. Jak długo modliłeś się do tego guru? How long did you pray for a new guru? Several years. Several. 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 Kilka lat. Maybe seven, yes, around seven. Może siedem, może na kilka lat. But I was not. The prayer was not intense in the beginning. Ale na początku ta modlitwa nie była zbyt intensywna. And my guru now. Mój obecny guru. It took me 7 years to recognize him. I tak naprawdę zajęło mi 7 lat, aby go rozpoznać, mojego obecnego guru. So you knew him before? I knew him long time before. A ja go po prostu od długiego czasu już znałem, wiedziałem o nim, ale dopiero po tylu latach potrafiłem go rozpoznać. And he was not according to my ideas. Tylko że on nie pasował do moich wyobrażeń na początku. And actually what tak made me change was that somehow, always when I was in contact with him, I got so inspired. Ale ta zmiana następowała, znaczy zaczęła następować wtedy, gdy zdałem sobie sprawę, że w jego obecności zawsze, jego obecność zawsze wpływa na mnie inspirująco. To chant more. Abym więcej intonował. To think about Krishna. Abym myślał o Krishnie. In a more loving way. W taki bardziej miłosny sposób. And it happened many, many times. I to działo się wielokrotnie. Until I realized there's the connection between him and this happening with me. Musiało się to wydarzyć aż tyle razy, żebym zrozumiał, że między nim a mną, a tym, co się we mnie dzieje, jest pewien związek, połączenie. A poprzedni guru był, gdzie przebywał? Gdzie z nim przebywałeś? Z jakiego kraju pochodził? And your previous guru, where were you with him? Which country did he come from? He came from America. Pochodził ze Stanów? Iskon. Yes.
Yes. Thank you. Yeah, maybe we read the program. Dobrze, to może na koniec właśnie, jak już powiedziałem wstępnie. And then we sing the przeczytamy to. That's why I came here. Teraz przeczytamy może to objaśnienie, jako tą konkluzję, a później pośpiewamy, a później zjemy, bo chyba po to tu przyjechałem. Więc tak. Ścieżka realizacji duchowej jest niewątpliwie trudna, dlatego Pan radzi nam przyjęcie mistrza duchowego z linii sukcesji uczniów zapoczątkowanej przez samego Pana. Nikt nie może być bona fide mistrzem duchowym, jeśli nie przestrzega tej zasady sukcesji uczniów. Oryginalnym mistrzem duchowym jest sam Pan, a osoba pochodząca z sukcesji uczniów może wyjawić swemu uczniowi przekaz Pana w postaci niezmienionej. Nikt nie może zrealizować się duchowo, wymyślając swój własny proces, tak jak jest to zwyczajem niemądrych oszustów. Bhagavatam 6.3.19 mówi: Dharmam tu sakshat bhagavat pranitam. Ścieżka religii została wskazana bezpośrednio przez Pana. Zatem ani spekulacje umysłowe, ani jałowe dyskusje nie mogą nikomu pomóc w uczynieniu postępu w życiu duchowym. Postępu takiego nie można też uczynić poprzez niezależne studiowanie ksiąg wiedzy. Po to, aby otrzymać wiedzę, należy zbliżyć się do bona fide mistrza duchowego. Należy przyjąć takiego mistrza duchowego, całkowicie mu się podporządkować i służyć bez fałszywego prestiżu. Sekret postępu w życiu duchowym polega na zadowalaniu samozrealizowanego mistrza duchowego. Zadawanie pytań i pokora stanowią o duchowym zrozumieniu. Bez pokory i pełnienia służby zadawanie pytań mistrzowi duchowemu nie będzie skuteczne. Uczeń musi zostać poddany sprawdzianowi mistrza duchowego i kiedy mistrz duchowy przekonuje się o jego szczerym pragnieniu, automatycznie błogosławi go prawdziwym rozumieniem duchowym. Werset ten potępia zarówno bezrozumne naśladownictwo, jak i zadawanie absurdalnych pytań. Należy nie tylko pokornie słuchać mistrza duchowego, ale również poprzez pokorę, zadawanie pytań i pełnienie służby zdobywać od niego wiedzę. Bona fide, czyli autentyczny mistrz duchowy, jest z natury bardzo dobry dla uczniów. A wtedy, gdy uczeń jest pokorny i zawsze gotowy do pełnienia służby, zadawanie pytań i przekaz wiedzy staje się doskonałe.